Na ten moment gmina Puławy czekała z niecierpliwością od kilku miesięcy. W czwartek 10 sierpnia liczba mieszkańców gminy Puławy przekroczyła 12 tysięcy. Stało się to z udziałem 3-letniego Nolana i 6-letniej Awy. Dzieci otrzymały z rąk wójta Krzysztofa Brzezińskiego pamiątkowe koszulki oraz drobne upominki. Dla gminy to przede wszystkim ogromne wyzwania, bo oznacza to, że jest nas coraz więcej, a nowi mieszkańcy oczekują coraz lepszych komfortów życia. Tak, żeby uściślić, to dzisiaj 17 sierpnia mamy już 12 005 mieszkańców, także ta cyfra wciąż rośnie. Odnosząc się do tego zdarzenia, na które z radością czekaliśmy, to muszę powiedzieć, że od lat staramy się, aby dla mieszkańców nasza gmina była przyjaznym miejscem. Na to mamy wiele dowodów, nie tylko rozbudowana już piękna, w pięknym historycznym parku szkoła w Górze Puławskiej z pierwszą halą sportowo-widowiskową, ale również rozbudowywana i mam nadzieję w tym roku dokończona będzie również szkoła w Gołębiu. To po to, żeby właśnie ci najmłodsi obywatele mieli gdzie się uczyć w jak najlepszych warunkach. Od kilku lat gmina Puławy odnotowywała systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Na koniec 2016 roku obszar gminy zamieszkiwało 11 991 mieszkańców. To o blisko 1000 osób więcej niż liczba mieszkańców gmin Markuszów, Janowiec i Baranów razem wziętych. Wzorem lat ubiegłych na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich można oglądać wystawę dotyczącą naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W tym roku zarówno w czytelni Centralnej Biblioteki Rolniczej, jak i na dziedzińcu przygotowano ekspozycję ilustrującą 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Można zobaczyć tam m.in. plakaty wyborcze czy fotografie ze spotkań z marszałkiem. Fragment ekspozycji pokazuje także ulubione zwierzęta naczelnika państwa. Wystawa specjalnie na 97. rocznicę obchodów Cudu nad Wisłą przygotowana została przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie, nazwaną zresztą imieniem marszałka Piłsudskiego. Poszkodowane osoby i duże straty materialne to efekt środowego wypadku na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Piaskowa i Czartoryskich. Do zdarzenia doszło późnym popołudniem. Kierująca Fordem Kuga z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, skręcając w lewo z kierunku od Góry Puławskiej w ulicę Piaskową, zderzyła się czołowo ze stojącym na czerwonym świetle i zamierzającym skręcić w ulicę Piłsudskiego w kierunku centrum dostawczego Volkswagena Craftera. Uderzenie było tak silne, że furgonetka cofnęła się o całą swoją długość. Na szczęście nikt nie oczekiwał na zmianę świateł za tym pojazdem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca pojazdem marki Ford nie dostosowała prędkości podczas manewru skrętu w lewo w ulicę Piaskową, odbiła się od krawężnika i zderzyła się czołowo z oczekującym na skręt w ulicę Piłsudskiego Volkswagenem. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznała pasażerka samochodu marki Ford. Obie kierujące samochodami były trzeźwe. Policja prowadzi czynności, które mają wyjaśnić przyczyny tego dość nietypowego zdarzenia. Letnia noc w muzeum. Taki tytuł nosiło wydarzenie, które miłośnicy lotnictwa mogli przeżyć w dęblińskim Muzeum Sił Powietrznych przy okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego. Spotkanie rozpoczęło uroczyste otwarcie nowej wystawy poświęconej największemu służącemu w polskich siłach powietrznych, śmigłowcowi Mi-6 w 60. rocznicę oblotu. Kolejny wernisaż dotyczył służących w polskiej armii MiG-29 w 40. rocznicę oblotu tej znakomitej skądinąd konstrukcji. Słowo wstępne wygłosili m.in. znany pasjonatom lotnictwa z lotów pokazowych kapitan rezerwy pilot Witold Sokół, przez wiele lat związany z konstrukcją
akcją samolotu MiG-29, który podzielił się swoimi doświadczeniami i wyjaśnił trudności pilotażu pod presją pokazów lotniczych. Prelekcję historyczną na temat największego służącego w Polsce śmigłowca Mi-6 wygłosił podpułkownik rezerwy nawigator Andrzej Kołodziejski. Wernisaże przeplatane były koncertami oraz iluminacją statków powietrznych. Wśród występujących gwiazd wieczoru był m.in. zespół Aplauz z Gołębia, podbijający serca publiczności zespół Szarotki, reprezentujący 5. Batalion Strzelców Podhalańskich przy akompaniamencie społecznego dyrektora artystycznego Andrzeja Królikowskiego. Na zakończenie, jak mówili organizatorzy, creme de la creme występów artystycznych. W Dęblinie wystąpił ojciec chrzestny polskiej muzyki elektronicznej Władysław Komendarek, który przygotował na tę okazję specjalne aranżacje muzyczne i show połączone z pokazem laserów. W latach artyści spotykali się z Puławianami na Skwerze Niepodległości, by wspólnie śpiewać najbardziej znane pieśni patriotyczne. Tak było i w tym roku. W tym samym miejscu już po raz czwarty odbył się koncert i spotkanie pod tytułem Śpiewanie z gwiazdami, czyli potyczki z piosenką, które było częścią całodziennego wydarzenia pod tytułem Przyjazd marszałka Józefa Piłsudskiego do Puław. Wcześniej w ramach tego projektu, zaraz po uroczystościach patriotycznych, pod tablicą poświęconą pamięci Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich odbyła się inscenizacja przyjazdu marszałka do Puław. Uczestnicy uroczystości mogli cofnąć się w czasie o blisko 100 lat i przypomnieć sobie o pobycie naczelnika państwa w Puławach, o najważniejszych wydarzeniach z tego okresu oraz fakcie wydania przez Józefa Piłsudskiego 15 sierpnia 1920 roku w puławskiej tymczasowej kwaterze głównej rozkazu operacyjnego do bitwy warszawskiej dla oddziału frontu środkowego. Przypomnijmy, że tekst i przedstawione wydarzenia oparte zostały na faktach dotyczących wydarzeń wojskowych tego okresu, a także na prywatnych epizodach z pobytu marszałka w Puławach. Inscenizacja to wspólne przedsięwzięcie Fundacji imienia Wincentego i Franciszka Leslów, Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemii i miasta Puławy. Gospody, pośród graje chłop młody, okiem smutnym zatoczy po niebie. Potem strony zaprzęczy, ale skrzypka coś jęczy, jak się lata na matki pogrzebie. Od dziś trwa puławskie lato bluesowe, a wraz z nim organizowano już po raz 11 letnie warsztaty bluesowe. Już rozpoczęliśmy i od dziś, szanowni państwo, zapraszamy na nasze propozycje bluesowe. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja. Pierwszy koncert o godzinie 20:00 blues wieczorową porą, czyli uczestnicy, instruktorzy pokażą nam to, z czym przyjechali i czym mogą się pochwalić na takim wieczorku zapoznawczym. Czyli blues wieczorową porą już o 20:00. Proszę przychodzić, będziemy grać nawet do 24:00, a może nawet przyciągnie się do późnych godzin rannych. Natomiast od jutra o godzinie 20:00 mamy fantastyczny koncert zespołu Kraków Street Band. Gościliśmy już ich na imprezie zamkniętej 3 lata temu podczas jubileuszu 30-lecia Domu Chemika. Zespół jest fantastyczny, znany, wygrał którąś tam edycję, już nie pamiętam, Must the Music. Następnego dnia, czyli w piątek, mamy też wspaniały koncert Magdy Piskorczyk z zespołem. No i oczywiście w sobotę koncert finałowy warsztatów bluesowych, 11 warsztatów bluesowych. Serdecznie państwa zapraszam, ponieważ uważam, że warto przyjść, że warto posłuchać, że warto bardzo sympatycznie spędzić czas. Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych w ramach warsztatów koncertach. Wyjątkowo uroczysty przebieg miały obchody 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Puławskim Parku Czartoryskich. Ta decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej rozegrała się na przedpolach Warszawy między 13 a 15 sierpnia 1920 roku. Określana cudem nad Wisłą i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem. 15 sierpnia to także Dzień Wojska Polskiego. Puławski wątek wojny to wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w naszym mieście, to właśnie w ówczesnym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego, dzisiejszym Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, przy charakterystycznym sześciokątnym stole zapadały decyzje dotyczące losów poszczególnych bitew i wojny 1920 roku. Za trudną, niebezpieczną służbę składam serdeczne podziękowania. Swoje podziękowania i słowa uznania kieruję także
do reprezentantów wszystkich służb mundurowych. W tym dniu oddajemy także cześć wniebowziętej Matce Jezusa. Żołnierz Polski i Maryja Królowa Polski od zawsze połączeni byli szczególną więzią. Na wojskowych sztandarach haftowano jej wizerunek i wyszywano napisy: Bóg, honor, ojczyzna. To Maryja była i jest hetmanką żołnierza polskiego. Dawała Wojsku Polskiemu siłę i odwagę. Pozwalała przetrwać mroczny czas, z którym niejednokrotnie przyszło nam się zmierzyć. To do niej znoszono modlitwy o zwycięstwo i pokój. Drodzy Państwo, zakończę słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, wypowiedzianymi w sierpniu 1920 roku, słowami ponadczasowymi, aktualnymi i potrzebnymi także dziś. Jedność, zgoda i wspólna praca niech skupią nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Oficjalne obchody zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą przybycie do Puław marszałka Józefa Piłsudskiego, wmurowaną na jednej ze ścian Pałacu Czartoryskich. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Puław, przedstawiciele samorządu, parlamentu, organizacji kombatanckich i społecznych, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz członkowie partii politycznych. Naszym gościem jest pan Wojciech Gędek, instruktor zespołu tańca nowoczesnego Pokus. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, chętnie dowiemy się, jak zaczęła się pana przygoda z tańcem. No to długa i ciekawa historia. Mając 15 lat, kolega zaciągnął mnie na kurs tańca. To już była ciekawa przygoda, tylko dzięki temu, że była tam koleżanka z byłej klasy. I to się udało. Po 3 miesiącach nasza instruktorka, trenerka wybrała nas do klubu, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, zaszczytem. Mówię, o, tak szybko i 3 miesiące już do klubu. Po czym, jakby wspomniałem, miałem 15 lat, moja mama stwierdziła: Wojtek, ty w życiu nie będziesz tańczył. A ojciec, jak się zaczęły wyjazdy na turnieje, mówi: Wojtek, rzuć to, przecież ty z tego chleba jak nie będziesz. No i tak to się zaczęło. I trwa do dziś. I trwa do dzisiaj. Z krótką przerwą 10-letnią, wojsko mi przerwało w ogóle karierę, potem praca. I przez przypadek w 1988 roku zaproponowano mi pracę w domu chemika. Czy kariera z przypadku? Chyba tak. Co prawda, będąc w szkole, zawsze marzyłem, żeby pracować z młodzieżą, ale to nie wyszło. W tamtych czasach wojsko przerywało naszą tę karierę. Potem praca zawodowa, no wiadomo, rodzina, dzieci, trzeba było się zająć. Nagle przez przypadek dom chemika zaproponował mi pracę. Mówi: o, zaczyna się chyba moja przygoda życiowa. Szybko podjąłem wyzwanie. Akurat rozpoczął się kurs instruktorski w Lublinie i w 1988 podjąłem już pracę. W zespole Pokus. To jeszcze nie był Pokus. To był po prostu zespół tańca towarzyskiego. Ja jako młody instruktor, nie umiejący, bo dopiero wprowadzający, no, nigdy nie uczyłem, a tu trzeba uczyć. Jak przyszedłem do domu chemika, to już była grupa niby 8-latków, ale już tańcząca trochę. Więc to było dla mnie duże wyzwanie, jak ja się sprawdzę po byłym instruktorze. Ale pomału, pierwsze sukcesy, pierwsze występy. I zaczęło to się pomału rozwijać. Czy ten pierwszy czas zespołu to jest dobre wspomnienie dla pana? To były trudne czasy, bo ja się musiałem... Pierwsza przygoda to były moje pierwsze zajęcia i z akompaniatorem. Ja w życiu nie pracowałem z akompaniatorem i nie byłem prowadzony z akompaniatorem. Jak tu się dogadać, jak tu prowadzić zajęcia, ja co innego, akompaniator co innego. Też był początkujący, razem przyszliśmy do pracy. No i w końcu po 3 miesiącach stwierdziłem, że jednak nie, ja będę to robił do muzyki mechanicznej. Było, szczególnie w tańcu towarzyskim było mi z tym łatwiej, bo akompaniator zwalniał, przyspieszał, dzieci się akurat reagowały na to, a mnie to przeszkadzało.
przestrzeni tego czasu, w którym Pan pracuje razem z zespołem, co najbardziej się zmieniło? Jak zmienił się praca z dziećmi, jak zmienił się zespół przez ten czas? No tych zmian to jest dużo. Przede wszystkim zmieniliśmy charakter, bo zaczynaliśmy jako formacja tańca towarzyskiego, a w tej chwili jesteśmy formacją czy zespołem tańca dyskotekowego, no, nowoczesnego. No i przede wszystkim dużo zmian jest w dzieciach. Jak zaczynaliśmy, nie było komputerów, nie było internetu. Wszyscy garnali się do jakichś zajęć, do ruchu, do przygody. W tej chwili wszystko mają w domu, siedzi przegranie i przychodzi. Na początku września zaczynamy, 30-40 osób, po dwóch miesiącach zostaje połowa. Bo niestety nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest tak duży wysiłek. Oczywiście. Ale Pana uczniowie odnoszą wiele sukcesów. Czy mógłby Pan o kilku wspomnieć? No 30 lat pracy, no to już jest kilka pokoleń, już wyszło. Praktycznie, jak proponowałem, nie każdy może być instruktorem czy prowadzić zajęcia. Jak proponowałem osobom, w których widziałem predyspozycję do tego, pierwsze pytanie padało: Panie Wojtku, a kto tu zostanie? No i nie robili uprawnień, nie robili. Bo, i faktycznie pierwsze grupy, które miałem, wszyscy wyjechali, praktycznie nikogo nie ma w pławach. Została tylko jedna, jedyna para z pierwszego składu. Oczywiście wiadomo, o kogo chodzi. Akademia Promocji Tańca, Państwo Rudni, też zaczynali u mnie. Gratuluję im teraz takiej fajnej szkoły. Później natomiast, Panie Wojtku, pytania z Warszawy, bo ja mam propozycję prowadzenia zajęć. Mówię, gdzie zrobić uprawnienia? A jak proponowałem, trzeba było robić. No i tak potem się zaczęło. Niektóre osoby poszły do Akademii Wychowania Fizycznego, tam robili szybkie uprawnienia i potem założyli już, teraz w tej chwili prowadzą swoje własne zespoły. Czyli nawet sami czynnie tańczą. Ludzie już dorośli, a jeszcze tańczą. Jedna z moich uczennic ma swój zespół i już tytuł mistrza Europy i wicemistrza świata. Druga też ma swój zespół i sama jeszcze tańczy, mocno się prezentując w Warszawie. No i słynny zespół, czyli dyrek piłki ręcznej. No przecież to też są moje dziewczyny. Czy ich sukces uważa Pan też troszkę za swoje? Coś tam jakieś zaszczepiłem w nich tą pasję, może tak powiem. Rozumiem. A jak mógł Pan wskazać największy sukces zespołu POKUS? Ja na to pytanie zawsze odpowiadam, na to nie ma odpowiedzi. Często dostaję pytania, który z pucharów, czy które osiągnięcie jest najważniejsze. Nie mam na to odpowiedzi, bo co jest ważniejsze, tytuł mistrza okręgu lubelskiego, czy piąte miejsce na Mistrzostwach Polski? Nie mam skali porównania. I to jest ważne, i to jest ważne. Nie wiem, czy to piąte miejsce nie jest nawet większym osiągnięciem niż to Mistrzostwo Województwa Lubelskiego. Tych tytułów mamy mnóstwo. Czy powiedzmy Grand Prix na festiwalu w Kielcach. Każda grupa była autorem tych sukcesów i każda grupa była inna. Ja mogę tylko powiedzieć, stworzyliśmy jedną choreografię w ciągu tych 30 lat, której nie jesteśmy w stanie w tej chwili przebić. Ale to był najsilniejszy skład, najmocniejszy skład. To była formacja Gladiator. Nawet pracownicy, jak wyszliśmy na scenę, nasi pracownicy nie poznali mnie, skąd ten zespół przyjechał. I od tamtej pory jakoś nie możemy do tego poziomu dojść. Co nowego możemy obecnie zobaczyć w wykonaniu zespołu? To jest pytanie na czasie, bo akurat szykujemy się do premiery dwóch zespołów. Odbędzie się 6 maja, akurat na naszej scenie. A potem po konfrontację 9, 10, 11 czerwiec. Zapraszamy, można oglądać, można patrzeć. Można zobaczyć, co robimy, jak wyglądamy. To już będą 3 premiery wtedy, czy nawet 3 choreografie na konfrontacjach. I zapraszamy do udziału. Dziękujemy bardzo. Na koniec proszę mi powiedzieć, jakie jest Pana największe marzenie, największy cel na najbliższe lata pracy? Żeby wróciły dzieci te, co były 30 lat temu.
Czy dzieci z takim zapałem i z takim zaangażowaniem? To dzieci z takim zapałem bardzo panu życzymy. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Sklep z grami planszowymi, wypożyczalnia, sala gier, artykuły modelarskie. Graj Dołek, Wojska Polskiego 4 w Puławach, Dom Chemika. Na informacje sportowe zaprasza Grupa Azoty Puławy. Kilkudziesięciu uczestników wystartowało w biegu pod nazwą Pierwszy Puławski Bieg z Marszałkiem Piłsudskim. Organizatorzy przewidzieli rywalizację na trzech dystansach. 400 metrów przebiegły dzieci, 5 km dorośli i młodzież, natomiast dystans 1920 metrów, który miał symbolizować rok, w którym odbyła się Bitwa Warszawska, nazwano biegiem honorowym. Start został usytuowany przy Starym Moście nieopodal schroniska brata Alberta, a meta na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Imprezę zakończył występ artystyczny. Partnerem programu jest Grupa Azoty Puławy. Z dumą wspieramy puławski sport. We'll be right back.
There's no comparison beyond your doubt, beyond devout, beyond the